Hej na kanale. Dzisiaj kolejny vlogmas. Trochę muszę zrobić porządku w domu, w końcu ubrać pościel, ale najpierw ją wyprać z tych, co ostatnio kupiłam we vlogu numer 4. I myślę, że chyba tą czerwoną, żeby było tak bardziej świątecznie. Tak myślałam, żeby wrzucić dwie naraz, tą czerwoną i tą czarną do prania, ale się boję, że może mi zabarwić. Ryzykujemy, nie ryzykujemy? Ryzykujemy. A jednak nie ryzykujemy, bo wzięłam opakowanie, w którym to było, w takim materiałowym właśnie czerwonym, zamoczyłam wodą i widziałam, że chyba delikatnie coś barwi, tak więc nie ma ryzyka, osobno bierzemy. Dzisiaj na obiad była wątróbka, pewnie nie każdy lubi, a tu zupa dyniowa. O tej zupce muszę powiedzieć, że bardzo smaczna, chociaż trochę dodałam jeszcze jakiegoś tam oregano czy coś. Bo było w przepisie tylko w sumie trochę cebuli, trochę imbiru, dynia. Co to jeszcze? Mleko kokosowe? Chyba tyle. I trochę mało. Właśnie sobie usiadłam, żeby obejrzeć coś na Disneyu. Przygoda na Antarktydzie. Widziałam pieski, więc mówię, oho, w sam raz. Trzeba dołożyć może do kominka trochę. Chyba wszystko git. Aż co tu mogło się dużo zrobić. Rozkładamy pościel. Byłam pewna, że to będzie bardziej czerwony, ładny taki niż ciemny. Zobaczymy. Na razie niech schnie. O, w takie pasy. A tu dalej pieski lecą. To jakaś tragiczna sytuacja. Nie będę spoilerować. Pościel założona. Mogłam ją delikatnie przeprasować, ale jakoś tak nie miałam weny. Podłużę spoko. Dobrze wziąłam ten kolor, a nie ten czerwony, co tam wcześniej mówiłam, że mogłam czerwony, może bardziej taki burgund, coś takiego i tak bardziej elegancki. Gdyby był czerwony, to by nie było to samo. Podoba mi się, że te poduszki też mają wykończenie, mogłyby być jeszcze dłuższe. Tutaj jakieś jak może dotąd, no ale i tak jest git. Tu mam zieloną narzutkę, od mojej mamusi kiedyś dostałam. Z drugiej strony jakiś tam wzór nieskończoności, listki i tak dalej, a staje taki bardziej świąteczny i zielony. I koniecznie muszę zmienić te poduszki na jakiś inny kolor. Jesteśmy wyprasowałam, no chociaż na film bym się postarała, jak to ludzie z internetu, że wszystko takie idealne. No nie, no nie jest wyprasowane. O, to jest lepsze. No, muszę jakiś inny kolor zmienić, biały może. Więc szykuję się, shopping! Ostatnio, jak był pierwszy vlogmas, pokazywałam ręczniczki świąteczne, które powinnam zawiesić w kuchni i co? Do dziś dzień leżą, idę je zawiesić. Patrzcie w ogóle, co się stało. Byłam z Monią na nartach, tak wkładałam buta, że aż mi pękł. Biedny pazurek. No nic, trzeba będzie go zreperować. No jaki ładny ręczniczek. Jeden, drugi chyba taki gładki. I trzeci też gładki, a ten z takimi wieńcami. W sumie git. O, ładne. A te dwa najładniejsze. Tak myślę z moim pazureczkiem, że dopóki jest ten, to zrobię z czerwonym. Drugi lecz będzie czerwony, a potem zmienię na ten i będzie zielony. Super. O, jak fajnie, że te ręczniki mają jakąś fajną zawieszkę do powieszenia. Bo to, co miałam na co to było? Na jesień. No to one niestety nie miały żadnego takiego, żeby haczyka, żeby zawiesić. Spoko. Zaraz odetnę tą metkę. A ten ręcznik kupiłam sobie w Primark, jak byłam w Anglii, u kuzyneczki mojej. Pozdrawiam, Wiolę. Paznokcie już są z powrotem w całości. Idę po chwilę do galerii, jeszcze przed robotą popatrzę, co jest ciekawego. Przede wszystkim chciałam zajrzeć do XXL-a, żeby zobaczyć, co mają ciekawego. Ten kapelutek, też z Primark, jak byłam w tym Londynie,
Coś tam kupiłam jakieś głupotki. A ja odebram czapy. Tak więc wchodzimy. Jakieś wyprzedaże z buciorami. Co kto lubi? Jakieś crazy kolory. Za 800 koron. Idę na górę. Nie ma nic ciekawego. Idę dalej. Jeszcze na wyjściu jakieś promki tutaj widzę. No ale chyba nic z tego nie chcę. Nie za tym tu przyszłam. Jaki fajny namiocik. Gdzie jest wyjście? Idziemy może do Princess. Chciałabym takie poszewki. Tylko białe i 70 na 100. Znaczy może gdzieś są. Zasłony. Tu na łóżko. To mi się w miarę podoba. Chciałam gładką, ale w sumie to nie wygląda źle. Jeszcze przejdę w koło. Może gdzieś coś znajdę. Może taka jabłonka. Na promce. No, promce 65 koron. I wygląda dosyć ładnie. Chyba go wezmę. Co tu jeszcze mają z gratów? Jest taki domek. 330 razy 50% na wszystkie świąteczne rzeczy. Uuu, może takiego stojącego reniferka. Ten jest za 110. Chyba, że wezmę dwa. To też jest zawsze jakieś rozwiązanie. Co my tu jeszcze mamy? Świąteczne. Mikołaje, jamnik w sweterku. No patrzcie, też się zmienia. Mam za długie paznokcie, żeby zmienić. Spoko. Bieżnik? Nie, chyba na poduszkę. O, może powinienem jakieś mydełko kupić. Sweet. W przyszłym tygodniu wyruszamy na zakup choinki. Więc przydadzą się bombeczki. Tak, dosyć spoko. O, ten Mikołaj też fajny. Ile to kosztuje? A, u góry było napisane. A, B, C, D, a najdroższe jest E. Zakładam, że to E. O nie, to jest D, czyli 90 koron. No trochę się cenią, 4 dyszki. No teraz z obecną kursem 30 gdzieś, 5 zł, 33 zł. Czy fajne. A ta to jaka jest grupa? A, najtańsza. O, perfekcyjnie. 60 koron. Już lepiej. Było przesadzone trochę. Chociaż ładnie się lampki mogą odbijać. No, będę musiała tu przyjechać z Danielem. Dobra, a więc biorę te dwa jelonki, bo są piękne. Zobaczę, czy wszystko z nimi w porządku. Coś tu ma na nodze. Może znajdę innego, ładniejszego. Ten już chyba lepiej. Cały? Cały. Tego biorę i tamtego. Będę jeszcze myślała nad tą choinką, jak teraz go tak posadziłam tutaj. Ale gdzie ja tą choinkę położę? No w sumie gdzieś bym upchała. 50% 100 koron. On to się świeci. Aż nie ma bateria, gdzie. Ładna ta choinka, kurde. Może do kuchni na stół wezmę. Trudno. Masakra, już świąteczny szał mi opanował. No ładna ta choinka, no kurde. No już to widzę, biorę. Myślę, czy teraz też nie wziąć tego na świeczuszkę. Czy tandeta z choinką? Suję. Wezmę. Pójdę z torbami dzisiaj. Po co waszam tej galerii? Trzeba było prosto do roboty jechać. To się wydaje, że może to będzie bardziej pasować niż to. Ale za dużo złota chyba. O, może odstawię to i to. Wezmę tylko te trzy rzeczy. Chyba będzie lepiej. Miałam już wychodzić, a to skarpetki i taki wieniec. Ale wieniec już chyba sobie odpuszczę, bo to nie do końca mi się widzi, ale na raz spoko. A skarpetki już zamówiłam na necie. Może następnym razem. Ale taki worek na prezent?
Super. Dominik się tamtym roku dostał w takim czymś prezent od cioci Kasi z Ameryki. Jeszcze było napisane, grzeczny? Niegrzeczny. A był grzeczny. Zaznaczone było okienko grzeczny, więc dostał prezencik. I kolejny sklep z klamotami. Widzę, że są poduszki 40% poszewki. Więc może akurat coś tu. O la la. Bombeczki. Ale będzie na pewno hol zakupowy bombek. W przyszłym tygodniu 0 nadgodzin. Więc nie da się przycisnąć. Więc będzie czas na shoppingi. O kurde, to jest wieniec. Tak na ciemno w sumie też po prostu wygląda. No, może taka. A fajna. A, 50 na 70, a 70 na 100? O nie. 50 na 70, chyba nie ma takich wielkich, o co chodzi. No jak mają takie wymiary, to muszą mieć też 70 na 100. Co to ma być? Nie wiem, chyba nie ma 50 na 70, 50 na 70, 70 na 100 tych poduszek. Przepraszam, całe w koło. O co chodzi? Zawsze mają wkład do poduszki. A nie ma poszewki? Wytyfę. No nic, to idę dalej. O, dalej w tym samym sklepie. Jak ja lubię takie ładne mydełka. Ale pięknie się prezentują. Proszę bardzo. Promocja na zestawy. Spa. 40% 450 plus 200 koronek. Spoko. Jeszcze tu widzę jakieś bombeczki. Tam się kojarzą tak jak moja mama. Ten bombanek nie jest zbyt. Jest takie małe oczy. No, thank you. Moje prezenty w tym roku od Mikołaja. Tylko kilka. Słodziaśny szaliczek różowy. Mam tam girlandy różowe, to w miarę pasowe, ale one są bardziej pudrowe, a to jest taki słodziaśny róż. Ale fajny. Ale czapem się pasuje do tego, co to ma być. Ma być komplet? Nie pasuje takie coś. Spoko kurtka z Zary. Zwłaszcza, że cała jest w futerku w środku, więc cieplutko. 1300 koron. Do minus 20. Taki materiał, że nie będą się włosy przyklejać, ani za te takie, wiecie, myszki. Może wezmę, ale bym wolała S-kę, bo ze swetrem to będzie S-ka bardziej pasowała. L-ka. O, jest. Przymierzymy. Kolejna kurtka, ale ta już mi się nie podoba i ja nie mam myszku w środku, nic. To lepsze. Tyle, że one już są takie na maksa długie, więc bardzo ciepło, chyba za bardzo. Mogę wziąć może na przymierzenie, zobaczyć w ogóle jak to wygląda. O, lubię takie glaniaste buty. Dobra, to biorę eseczkę. Bez sensu z tym iść do przemierzalni, jak to jest tylko kurtka.
Przymierzmy tu. Ja się wam w ogóle pochwalę. To jest sweter, który dostałam od mojej siostry Kasi na urodziny. Kiedy? Rok temu albo dwa lata temu. I na początku tak mówię, kurczę, no nie, zbyt jest jakieś krowy, nie lubię takich wielkich, oversize'owych. Powiem wam, że to jest teraz mój najlepszy sweter, jak się do niego przekonam, te krówki, sweet. O, taki ciepły. Dzięki, Kasia, super prezent, the best. Jeszcze jest jakieś takie szelki. Są tutaj w tej kurtce, no, zobaczymy. Kurteczka prezentuje się tak. Nie wiem, czy nie jest trochę, rozumiem, za dużo, tak się trochę czuję jak taka bania w niej. Ja powiem przez to, że jest dużo w niej tego futerka. Ale ciepło jest na pewno. No nie wiem. Nie, chyba nie. To jest normalna choinka. Na pewno ciepła, bo to samego dołu. Adidaski, bo zaraz do roboty pylam. Takie brudy, no Boże. Co, że po tym filmie umyję. No, ale chyba mniejsza, bardziej dopasowana. Kurde, może mi się przekonała takie długaśne kurtki. Może pójdę po XS, ale ona nie jest slimowana, więc to chyba nic nie dasz, będzie XS. Uuu, brzuszek w kieszonkach. A kaptur? Tamten był lepszy. Ale? Na pewno było cieplutko, ale no nie, zobaczcie jak ja wyglądam. Na kocek. Poczekaj, ja lubię takie mokasynki, ale najgorsza możliwa podeszwa. Nie. Spoko, kurczę, sweterki, fajny mają materiał. Tak w dotyku. To mi się podoba, kurczę, nie wiem czy nie kupię. Kurczę, 500 koron. Bym była jakąś promocję za 350 na przykład. Fajny, podoba mi się. Crazy. Spodnie na Sylwestra. No właśnie, już niedługo Sylwestra, a więc może jakiś haul zakupowy i stylówki na Sylwestra, na Boże Narodzenie. To też fajne sukienki. No, może ta spódnica już trochę zbyt crazy. Chociaż na Sylwestra. Złota. Spoko. Muszę lecieć już do pracy. Tak więc na razie to tyle z shoppingu, ale myślę, że taki film właśnie, żeby poprzemierzać ubrania jakieś właśnie Sylwestra albo Wigilię. Jak najbardziej. Tak, zwłaszcza i tak muszę coś sobie kupić. Tak więc pewnie taki film się znajdzie na kanale. Do zobaczenia. Nie wiem, czy tak też jest w Polsce, ale tu w norweskich galeriach macie zafriko papier do prezentów. Możecie użyć wstążek i zapakować sobie prezent. Spoko opcja. O, najbardziej oświetlony dom, który widziałam do tej pory.